Witam serdecznie wszystkich spod znaku Barana w tym rozkładzie kart Tarota, w którym zapytamy, jak będą się toczyły wasze losy w nadchodzącym miesiącu, czyli w marcu. Zaczynamy od postawienia karty, która będzie dominującym wpływem w tym nadchodzącym czasie. I tu mamy kartę Księżyca. Karta Księżyca oddziałuje na, w takim kontekście na cały miesiąc, oddziałuje na waszą intuicję. Ona mówi o tym, że wy będziecie czuć i rozumieć rzeczy lepiej, ale wiadomo, tak wewnętrznie, tak? Czyli jeżeli będziecie mieli jakieś przeczucia, tu mogą być też jakieś sny się pojawiać, tak? Czyli te informacje takie przychodzące od waszej podświadomości i też z tych wpływów zewnętrznych, które wy będziecie widzieć i one będą trafne, one będą mogły coś w tym czasie symbolizować. Bo czasami mamy sny, wiecie, no dobrze, każdy rozumie, każdy ma sny, które no chyba nie oznaczają niczego konkretnego, tak? Tutaj można się spodziewać, moje drogie barany, że takie sny bardziej, no, nie tyle, wiecie, przewidujące przyszłość, ale takie, które symbolizują coś i trzeba się nad nimi chwilkę zastanowić, mogą się pojawiać. Dobrze, przejdźmy do rozkładu takiego bardziej przyziemnego, czyli zapytamy o sprawy związane z waszą pracą, tak jak tu teraz, albo obowiązkami. Zobaczymy, jak będzie się układało w marcu dla was sytuacja finansowa. Wy też w międzyczasie możecie dać lajka pod filmikiem, skomentować, jeżeli macie jakieś uwagi, albo możecie także zasubskrybować, jeżeli tego nie zrobiliście. A tutaj mamy rozkład dotyczący waszych planów na nadchodzący miesiąc, tak? Więc, albo które będą się urodzą w nadchodzącym miesiącu, ogólnie to, co byście planowali. Nad tym wszystkim tutaj cały czas ma swoją pieczę ta karta Księżyca, chociaż ona tak naprawdę do poszczególnych tych tutaj elementów rozkładu nie będzie się tak dokładnie odnosić, a raczej niespecjalnie, nie tak jak inne karty by mogły, gdyż ona mówi w tym ogólnym sensie o waszej wzmocnionej intuicji, bardziej dostrojonej do tego, co się dzieje wkoło. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe czy też obowiązków, widzę tu bardzo całkiem okej czas, tak, w którym jakieś wasze przedsięwzięcie przyniesie zamierzony skutek, czyli no nie wiem, jeżeli macie jakieś rozmowy kwalifikacyjne w tej sferze zawodowej, tak, które no, miałyby przynieść wam po prostu zatrudnienie, to wydaje się, że tu możecie na taki efekt liczyć, tak? Takie jedna konkretna rzecz się powiedzie, jeżeli no, pracujecie, no, nie szukacie innej pracy, o to mi chodzi, to możecie wnioskować o jakąś rzecz, możecie chcieć coś zmienić, możecie chcieć zrobić jakiś krok do przodu, to w marcu, moje drogie barany, faktycznie ten czas będzie się wydawał całkiem dobry. Karta dwójki pucharów wskazuje na to, że będziecie dogadywali się całkiem dobrze z innymi ludźmi w tej sferze, będziecie właśnie poprzez rozmowę da się wiele rzeczy załatwić, czyli nawet jeżeli to nie tyczy się pracy, a chcecie przeforsować jakąś rzecz, macie jakąś taką konkretną, nie wiem, może w urzędzie sprawę do załatwienia, tak, to wydaje się, że da się tu dogadać, da się tu załatwić to bez, nie wiem, jakichś zbędnych formalności, bez ciągania tej sprawy jakoś po innych instancjach. Będzie można znaleźć taką nić porozumienia. Za to piątka buła w tym wypadku, moje drogie barany, mówi o tym, że jednak mimo wszystko tych obowiązków będzie całkiem sporo dla was w tym miesiącu. Będzie to dość napięty czas, w którym no, będziecie musieli tak zewrzeć szyki, popracować, no bo tych zadań będzie więcej, tych rzeczy do zrobienia będzie więcej, będą się pojawiały też tak znienacka, nie? To nie będzie coś bardzo trudnego, tylko może być na dłuższą metę ciutek dla was męczące. Przechodząc dalej do spraw finansowych, mamy tu
Tutaj dwa takie aspekty główne, o których trzeba powiedzieć. Pierwszy, a mianowicie będziecie robić jakieś zakupy. Będziecie chcieli jakieś wydatki tu no, ponieść, tak? Ale będziecie chcieli. To nie będzie tak, że to będzie na was narzucone, ale jeżeli tak, to tak bardziej wiecie, pośrednio narzucone, czyli no wiecie, coś się psuje, nie wiem, buty wam się już powolutku rozpadają, trzeba kupić nowe, jakieś takie trekkingowe, nie wiem. No to okej, to nie jest tak, że w tym momencie już musicie je kupić, ale no by wypadało i taki robicie już krok. Mogą być to też decyzje finansowe. Ja mówię o wydatkach, bo to najczęściej są zakupy na tym poziomie właśnie tygodniowym, miesięcznym. No najczęściej są takie proste rzeczy, ale to może być też kilka różnych decyzji finansowych. Ale mimo wszystko wydajemy i kupujemy rzeczy częściej niż na przykład inwestujemy w coś, tak? Dlatego tak poszedłem do przodu tym tropem, ale ten wisielec, którego tu trzymałem, a o nim jednak nie wspomniałem, mówi Barany o tym, że robiąc te wydatki, planując te właśnie te koszty, które będziecie ponosili, te zakupy, żeby po pierwsze nie dać się ponieść za bardzo, ale to zrozumiałe, a druga rzecz, żeby jednak poszukać dalej, czyli nie kupować w pierwszym lepszym miejscu, nie wydawać na pierwszą lepszą rzecz, która się pojawi, jaka wam się rzuci na twarz. Można poszperać i znaleźć te rzeczy lepiej, taniej przynajmniej, albo w lepszej formie, więc no okej, do kupowania jakichś tam prostych rzeczy to jakoś specjalnie nie będzie się tyczyć, ale no jeżeli planujecie jakiś większy, poważniejszy zakup, to warto tam w tym internecie poszperać, może są jakieś okazje, może są jakieś możliwości tutaj też. Karta Królowej, Buław mówi o tym drugim aspekcie, o którym chciałem wspomnieć, bo mówiłem, że jest dwutorowo. Ona wskazuje na to, że jakaś poprzednia albo decyzja, którą podejmiecie teraz w marcu, albo taką, która już podjęliście, a teraz wpływ ma ona w tym miesiącu, będzie bardzo dobrą decyzją, tak? Więc ucieszycie się z tego, jak ta wiadomość tutaj przyjdzie do was i będziecie mogli albo nawet w momencie już podejmowania tej decyzji będziecie wiedzieć, że tak, to jest to. Jeżeli chodzi o kwestie planów przedsięwzięć, tu ta intuicja może troszkę dać bardziej się we znaki, gdyż poza jednym wydarzeniem, do którego dojdziemy, wszystko będzie się układało spokojnie. Będzie się układało wedle planu raczej. Jeżeli macie jakieś plany, to nic ich raczej nie będzie zakłócało. Albo w samym marcu też dużo tych planów może nie będziecie tu snuli. Czyli nie będzie jakoś wiele jakichś okazji, jakichś możliwości podejmowania aktywności, czy tam planowania czegoś w przód. Ale jedna rzecz tu mi się rzuca w oczy, połączenie karty sprawiedliwości i dwójki mieczy w jednej kwestii tej ważniejszej, bo okej, to ta karta umiarkowania mówiła o tych pewnie pomniejszych planach, ale jeżeli macie jakiś konkretny plan na marzec, to po pierwsze, karta sprawiedliwości mówi, że tyle, ile do niego się przyłożycie, tyle będzie, to tyle lepiej to pójdzie, tak? Czyli jeżeli coś planujecie i tak sobie myślicie, a rzucę się na głęboką wodę, pójdę sobie, jakoś to będzie, nie najlepsze rozwiązanie, tak? Trzeba się przygotować, trzeba poczytać, zdecydowanie lepszy efekt będzie was czekał. Ale dwójka mieczy mówi, że właśnie w tej kwestii będzie jakaś niepewność, będzie jakaś sytuacja, która będzie od was wymagała pomyślenia, będzie od was wymagała tego, żeby się jakoś bardziej nad tym zastanowić. I tu warto właśnie posłuchać tej waszej waszej intuicji, Barany, tak? Więc to będzie dobra droga w tym kierunku. Jeżeli coś będzie niepewnego, w czymś trzeba będzie jakąś decyzję podjąć, wy nie do końca będziecie wiedzieli jaką, może przynajmniej tak racjonalnie na to patrząc, ale zaufajcie swojemu przeczuciu w tym wypadku. Dobrze, przechodzimy do spraw związanych z bliskimi, przyjaciółmi, rodziną, a także osobą, którą kochacie.
Tak? Albo chcielibyście, żeby takie uczucie między wami się pojawiło. Ale najpierw mamy tu kontakt z bliskimi. Dziewiątka mieczy, jest as pucharów, ok, i czwórka buław, już jasno wiadomo, co się dzieje. A teraz mamy, o, dziewiątka pucharów, kontakt właśnie z osobą, którą kochacie, czy też wpływ tej osoby. Dobrze. Do tego dojdziemy, jest super. Barany, jeżeli chodzi o kontakt z bliskimi, dziewiątka mieczy wskazuje, że w pewnym momencie będziecie się o kogoś martwili. Martwili się jakąś sytuacją, w której ta osoba się znajduje, może razem jesteście częścią jakiejś sytuacji, jakiejś aktywności, jakiegoś wpływu, w którym znajdujecie się razem z tą osobą, tak? I tu wydaje się, że to będzie troszkę stresujące, to nie będzie pewne. Nie będziecie wiedzieć, jak to się rozwinie. Może macie ten plan razem związany z tą bliską osobą, z kimś z rodziny, z przyjacielem, albo z grupką, tak, przyjaciół, czy z grupką z rodziny, czy waszym domową grupką rodzinną, tak, i nie wiecie, czy to się uda, to mogę wam od razu powiedzieć, że tak, że się powiedzie. Jeżeli to jest związane z wami bezpośrednio, to będziecie brali w tym udział i tu będzie powód do radości i dużo fajnych sytuacji, ale jeżeli się martwicie po prostu sytuacją jakiejś osoby, nie wiem, może syn, córka jest w takiej nieciekawym okresie i się martwicie tą osobą, jak jej pójdzie, czy ona sobie poradzi i tak dalej, bo są jakieś wyzwania na jej drodze, to tak, to dalej w trakcie marca wszystko się zacznie układać i będzie taki jeden moment przełomowy, dlatego trzymam tą czwórkę buław, w którym ewidentne stanie się właśnie to, że, no, że idzie w tą dobrą stronę i się udało, tak? I się udało, poszło tak, jakbyście chcieli, a karta asa pucharów mówi o, no, tej radości, takiej wewnętrznej, emocjonalnej, uczuciowej radości z tego, że faktycznie poszło w tą stronę, a nie inną. Jeżeli chodzi właśnie o tą osobę, którą kochacie lub chcielibyście pokochać. Ja nie mówię, że chcielibyście pokochać, bo nie możecie jej pokochać, tylko wiecie, jesteście na początku drogi, czyli element zauroczenia, tak? To, co serce wam podpowiada. Ta osoba, w kierunku której to serce wasze idzie, może to jeszcze nie jest miłość, ale to może być też partner, partnerka, wiecie, ktoś wam bardzo, bardzo bliski. Jeżeli nie macie romantycznej osoby na horyzoncie i nie szukacie także, tu mowa jest o osobie, którą po prostu kochacie, o której myślicie, tej ważnej, ważnej osobie dla was w tym czasie w życiu. I karta dziewiątki pucharów mówi, że coś bardzo, bardzo dobrego, coś, co wewnętrznie, tak liczycie na to, że się uda, będzie miało miejsce, tak? Mamy tutaj kartę kochanków, oni w tym momencie oznaczają praktycznie to, co nazwa wskazuje w wielu przypadkach, tak? Jeżeli, no właśnie dlatego, jeżeli spotykacie się dopiero z kimś nowym, no to może być ten moment takiego bardzo fajnego przeżycia, spotkania, kontaktu, tak? Jakiś rant. Jeżeli z partnerem, partnerką, to może znajdziecie troszkę czasu dla siebie, tak? W którym no, będziecie mogli ten czas spędzić ze sobą razem i właśnie na tych przyjemnych sytuacjach. Jeżeli chodzi o osobę, która nie jest z wami romantycznie powiązana, czyli no, po prostu o niej myślicie, ale i to jest ktoś, kogo kochacie, niekoniecznie w ten taki platoniczny sposób, to wydaje się, że razem uda wam się coś fajnego, tak, zrobić i tak. Jakieś takie będziecie mieli wspólne przeżycie, może ktoś was właśnie ten odwiedzi i spędzicie sobie fajny weekend razem, nie wiem, cokolwiek robiąc, to co wy lubicie robić, tak, dostaniecie jakąś fajną informację od tej osoby na temat ich życia, a że kochacie tą osobę, to ta informacja będzie bardzo was cieszyła. Karta arcykapłana tu mówi o tym, że pomimo tego fajnego wydarzenia, tu będą jakieś ramy jeszcze i trzeba trzymać się tych ram, czyli nie robić rzeczy na siłę.
tak naprawdę, tak? Czyli nie forsować kwestii. Jeżeli jesteście umówieni właśnie z tą osobą nową, którą spotykacie się na przykład na piątek po południu, czy tam wieczorem na randeczkę, to nie ciśnijcie tego, nie przyspieszajcie tego, nie mówcie, a może byśmy się jednak spotkali gdzieś tam w okolicach lunchu na chwilkę, tylko żeby się zobaczyć. Nie, po spokoju, na spokojnie, wedle planu, wedle tej naturalnej kolei rzeczy, którą będziecie widzieć, że tak powinno być. Po prostu stwierdzenie, nic na siłę, idealnie tu pasuje. Karta arcykapłana może też wskazywać w bardzo konkretnych wypadkach, tak, może mówić o tym, że będzie, że zrobicie jeszcze jakiś dalszy krok na drodze waszego związku, tak, jakiś taki przełomowy krok. No, z tymi kochankami, z tą sytuacją, to może być taki przełomowy krok, jak najbardziej, zbliżycie się do siebie, może być to, wiecie, może ktoś się oświadczy, tak, może postanowicie zamieszkać razem, może uznacie dopiero, że jesteście związkiem takim, wiecie, oficjalne przedstawienie rodzicom, czy tam rodzinie, przyjaciołom i tak dalej, taki formalizm lekki, tak, tradycyjny, ale nadal. Fajnie, bardzo, bardzo dobre zestawienie kart, moje drogie barany. A teraz zobaczymy, co mogłoby być ewentualną przeszkodą, czy taką sytuacją, która was zaniepokoi. I tu mamy piątkę mieczy. Okej. I teraz, co będzie momentem, który was naprawdę ucieszy? Jest to pustelnik. I na co karty chcą, żebyście zwrócili uwagę? Jest to as denarów. Dobra, piątka mieczy jako przestroga. Może, jeżeli w tym ciągu tego marca, w ciągu tego miesiąca, barany, będziecie polegali bardzo na jakiejś osobie, że ona coś zrobi dla was na przykład. Jest to związane z czynnikiem ludzkim w tym wypadku. To lepiej upewnijcie się dwa razy. Sprawdźcie dwa razy. Jeżeli, nie wiem, wyjeżdżacie na weekend, zostawiacie młodocianego syna albo córkę na weekend i mówicie, okej, tam zakręć zawory, czy tam sprawdź, odbierz pocztę, przyjedzie kurier, a on mówi, tak, tak, spokojnie, mamuś, spokojnie, tato, będzie wszystko dobrze. Warto jednak tu sprawdzić, tak? Tu warto sprawdzić, czy ta osoba nie zapomni o czymś, czy faktycznie to zrobi, niekoniecznie dlatego, że nie zapomni, albo czy zrobi to dobrze, albo czy ma wszystko, co jest potrzebne, żeby to zrobić. No wiecie, ja nie mówię tu o kontrolowaniu ani takich sprawach, ale czasami ludzie zapominają o kwestiach. Jeżeli na przykład umawiacie się podczas jakiegoś spotkania na ulicy z kimś na coś, tak? I umawiacie, i ten czas nadchodzi. Po dwóch tygodniach umówiliście się na sobotę, na południe, na cokolwiek, to wieście, tak tydzień, no może nie tydzień, ale kilka dni w przód, zadzwońcie i spytajcie się, czy na pewno jest to aktualne. Takie sytuacje, takie momenty, gdyż piątka mieczy mówi o tym, że niekoniecznie dlatego, że ta osoba, czyli na pewno nie dlatego, że ta osoba jakoś ze złośliwości czegoś nie zrobi, albo zrobi na przekór, albo nie będzie umiała tego zrobić, właśnie, tylko nie będzie umiała tego robić, tak? Może nie zapomni, może wypadnie coś, może będzie stała w korku i nie dojedzie i tak dalej, i tak dalej. To jest to, że ta osoba nie wywiąże się koniecznie z tego, co powinna, ale też nie nie w pełni, przynajmniej ze swojej winy, nie z premedytacją to zrobi. Jeżeli chodzi o bardzo dobrą rzecz, która was ucieszy i się wydarzy w ciągu marca, to barany, mamy kartę pustelnika, który mówi, że dowiecie się czegoś, jakiejś wiedzy będziecie szukać, będziecie chcieli się czegoś dowiedzieć, będziecie chcieli coś sprawdzić, na czym będzie wam zależało. I dowiecie się tego, tak? Dojdzie do was ta wiedza, znajdziecie ją sami, albo ktoś do was się odezwie i wam to przekaże i to będzie dobre dla was. To was po prostu ucieszy. Będzie to dobra nowina, bo będziecie mogli dzięki temu coś zrobić. Będzie to po prostu dobra nowina, tak? Jakaś, na którą w sumie czekaliście, liczyliście.
wiecie, będzie jakieś rozwiązanie jakiejś sytuacji, czekacie na telefon od kogoś, czy się udało? Udało się. Jest, super, nie? Taka sytuacja. Na co zwrócić uwagę? Całkiem proste, as denaru w tym wypadku mówi o tym, żeby rozważać te swoje finansowe sprawy, żeby w pewnym momencie nie popełnić nie przepłacić. Podejrzewam, że to będzie proste aż tak, że tak jak tu było mówione w tych kwestiach finansów, żeby się troszkę zastanowić, bo może gdzieś indziej będzie można kupić to lepiej, taniej. To jest chyba to. To będzie to, żeby po prostu nie przepłacić, nie przeszarżować gdzieś z tymi pieniędzmi, że jest tu okazja, żeby znaleźć coś lepiej, tak? To może być taniej, ale to niekoniecznie musi od razu znaczyć taniej, może znaczyć, że do tej ceny będzie jakość większa, czyli tak naprawdę też taniej w jakimś sensie. Niemniej tu właśnie o taką sytuację chodzi. Chyba, że podejmujecie te działania finansowe, jakieś takie grubsze kroki, tak? No to tu też warto to przeanalizować dwa razy, ale już karty mówiły, że te wasze jakieś decyzje i tak będą w tym wypadku całkiem dobre. Okej, kochane barany, rozkład dla was na marzec. Mam nadzieję, że jakieś rzeczy pojaśnił. Ja jestem Kosma Mykowski. Bardzo dziękuję wam za wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!